Duchu Święty, przyjdź, ogarnij nas Bożym miłosierdziem. Duchu Święty, działaj dzisiaj. Spraw, by ten różaniec był odmówiony tak, jak Ty chcesz. I żebyśmy spotkali Ciebie. Przede wszystkim spotkali Ciebie. Dzisiaj, przez każdy Zdrowaś Maryjo, przez każde rozmyślanie, wspólne spotkanie, abyśmy spotkali Ciebie, Boga żyjącego. Miłosierdzie Twe wyśpiewać chcę, do portu zbawienia prowadź mnie. Miłosierdzie Twe wyśpiewać chcę, Tobie ufam i nie lękam się. Miłosierdzie Twe wyśpiewać chcę, do portu zbawienia prowadź mnie. Miłosierdzie Twe wyśpiewać chcę, Tobie ufam i nie lękam się. Maryjo, Matko ma, do portu swe łonie ukryj mnie. Pokorna, proszę spraw, bym z Panem spotkał się. Zwracam się do Ciebie, który już dołączyłeś. Wiedz, że Pan Bóg ma Ci coś do powiedzenia. Jakiś temat do obgadania. Jest jakaś sprawa, którą chcę poruszyć razem z Tobą. A przede wszystkim chcę być obecny przy Tobie i chcę, byś Ty był obecny przy Nim, nie uciekał. Boże, daj nam dobre rozmyślania dzisiaj, dobre rozmyślania różańcowe. Łask pełna z Tobą, Pan. Błogosławionaś Ty. I owoc życia Twój, co me ociera łzy. Szafarko wszelkich łask, pośrednicz w sądu dzień, orędowniczko dusz, niech już nie lękam się. Pomóż, Boże, byśmy dzisiaj dobre postanowienia powzięli, dobre rozmyślania mieli, trwali przy Tobie, nie uciekali i nade wszystko kochali Ciebie. W każdej oschłości, w każdym roztargnieniu kochali Ciebie. Byli Tobie wierni. Daj nam tę łaskę. Zbudź światło w mroku serc, o Chryste, Zbawco dusz. W ciemnościach pochwyć dłoń i serce nowe stwórz. Polskich wy.
posyła nam Ducha swego Syna, Jezusa Chrystusa, który nas wykupił. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Słuchajcie, dzisiaj może cały czas w ten sposób nie będzie, ale widzicie z dwóch perspektyw nasze studio. Dziś zebrała się prawie cała, przesadziłem, ale duża część naszej diakonii. I Marek od lewej. Marek, później Agnieszka, Ola, Karolina, Jakub posługują nam dzisiaj. W śpiewanym różańcu. Wszystkie pięć będziemy śpiewać dzisiaj. Kto lubi recytować, to będzie: o matko, jak długo i w ogóle, prawda? A ten, kto lubi śpiewać, to niech się tam uszykuje, niech odłoży wszystko, co trzeba. Podajcież dalej, bo ten śpiewany różaniec ma potencjał, żeby rzeczywiście zainteresować nowe osoby swoim pięknem, powiedzmy niesztampowością, czy jak to tam nazwać. Dobra, już możecie odetchnąć, już was nie widać. I poprawić się możecie. Wiecie, to jest trudne, że nowe początki są trudne. Więc możecie podać dalej, proszę was o to, udostępnijcie, niech ktoś na to trafi, niech się trochę potknie o to, niech go tam atakuje jeden raz, drugi raz, niech mu się wyświetli z 5 razy. I to dzięki wam to może być możliwe. Więc proszę was właśnie o udostępnienie, o kliknięcie łapki w górę, serduszka i tym podobne, żeby to się właśnie zdarzyło, co ja wam teraz opowiadam. Na TikToku to się tam tapuje, więc od was też zależy dużo, czy to się rozniesie daleko, a ma szansę się roznieść. Będziemy dużo śpiewać i dużo rozmyślać, a rozważania mam nadzieję, że krótkie będą. Dobra, zamiast długo gadać, to modlimy się do Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O wiary, nadzieję i miłość, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pierwsza bolesna. Tajemnica modlitwa w Ogrójcu. List do Hebrajczyków interpretuje tę scenę i jest tam napisane, że Chrystus został wysłuchany dzięki swej uległości. Ta jego modlitwa o to, żeby oddalił ojciec kielich cierpień, została wysłuchana. Tylko w taki sposób, że poszedł na krzyż, wypił ten kielich męki, o który prosił, żeby go oddalić. Ale potem skończyło się zmartwychwstaniem. Więc możemy czasami być wobec Pana Boga tak źli, jak możemy być wobec kierowcy, który nas prowadzi gdzieś tam autem, że ma nas dowieźć do Warszawy z, powiedzmy, Wrocławia, a jesteśmy w Łodzi. Się okaże, że ta Łódź to jest potrzebny przystanek, tam coś trzeba załatwić i pojechać później do Warszawy. To wszystko będzie, cel będzie osiągnięty, ale musimy przejść przez coś. Tu akurat patrzy na Chrystusa, przez co On musi przejść, żeby wysłużyć nam zbawienie, żeby pokazać nam miłość. Nie wiem, na którym etapie jesteś. Może jeszcze nie u celu. Może prosisz o oddalenie kielicha cierpień. Może pośrodku jesteś tych cierpień. Może to przed tobą boisz się, a może już u celu jesteś i to wszystko za tobą. Przemyśl tę uległość Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zaśpiewajmy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Prorok Izajasz mówi o Chrystusie, spadła na Niego chłosta, zbawienna dla nas, a w Jego ranach. Dzisiaj cieszymy się z tego, że możemy się modlić o Ducha Świętego pieśniami, które powstały, których premiera dzisiaj. I z jednej strony to nie pasuje do tajemnic bolesnych. Dzisiejsza też wspomnienie o święto Matki Bożej Bolesnej jakoś z jednej strony nie pasuje, a z drugiej strony bardzo pasuje. Dzięki tej męce możemy się cieszyć. Z tej męki wypływa dla nas radość, z tej męki wypływają piękne dzieła, którymi możemy sycić duszę.
Możemy tylko widzieć ciemność i czerń, albo światłość tryskającą z tych ran. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zaśpiewajmy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, cierniem koronowanie. Na podstawie analizy całunu turyńskiego możemy stwierdzić, że Chrystus nie tylko miał o tutaj koronę cierniową wokół głowy, tak jak często widzimy w różnych przedstawieniach, ale to był cały czepiec na głowie, ponad 100 ran kłutych, które wbijały się w głowę naszego Zbawiciela. Pewna mistyczka miała tylko jeden cierń i ledwo wytrzymała, po prostu tylko jeden. Chrystus daje wiele, by nam udowodnić te proste prawdy. Kocham Cię, dam Ci pocieszenie, zabiorę to, co najgorsze, przyjmę na siebie, dam Ci to, co najlepsze. Wysłużę Ci coś, co będzie Cię zdumiewać, że to w ogóle było możliwe. Tylko nie przypisuj sobie zasług, oddaj mnie chwałę. Patrz na Chrystusa, który dla Ciebie tak wiele zła przyjął na siebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zaśpiewajmy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża. Siła różańca między innymi wynika z tego, że podczas tej modlitwy wielokrotnie wypowiadamy imiona, święte imiona Jezus i Maryja. Spróbuj teraz wyobrazić siebie jako tego drugiego Chrystusa, który idzie drogami Jerozolimy i niesie swój krzyż, a nad tobą teraz będą wypowiadane święte imiona, uwalniające imiona. Te, które mają moc uwalniać i uzdrawiać, Maryja i Jezus. W tym wyobrażeniu spróbuj teraz zabrać się za śpiewanie kolejnej dziesiątki różańca. Niech nad tobą te imiona będą wezwane. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zapraszam Cię do modlitwy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, ukrzyżowanie Pana Jezusa. Duch Święty w tej scenie ukrywa się pod symboliką wody, gdy został przebity bok Jezusa, wypłynęła krew i woda. Co się dzieje, gdy grzesznik przebija swoim grzechem
serce Jezusa. Od razu na niego Bóg wylewa swoje miłosierdzie, od razu chce wylać Ducha Świętego. Może być tak, że po prostu skała serca nie przyjmie w ogóle tej wody, ale pamiętaj, że miłość Boża do ciebie jest tak wielka, że jeżeli zraniłeś serce Jezusa, to pierwsze, co Bóg chce zrobić, wylać na ciebie Ducha Świętego, Ducha Miłosierdzia, swoją miłość. Jest ona tak wielka, tak gęsta, tak wspaniała, że jest osobą, jest Bożym Duchem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zaśpiewajmy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Niech Duch Boży wyleje się na was, na spieczoną glebę serca, nawet gdy nie macie w ogóle żadnych planów na to, żeby cokolwiek zmienić po Bożemu w swoim życiu. Niech Duch Boży będzie wam dany, bo On jest uprzedni, bo On jest zawsze pierwszy, bo On zawsze gra pierwsze skrzypce. I niech was skłoni do tego, żeby mieć piękną relację z Ojcem, z Jezusem Chrystusem. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Chciałbym wam coś pokazać. Jeszcze tego nie widzieliście. Tak wygląda zazwyczaj studio. No dzisiaj jest nas piątka, więc w sensie szóstka ze mną, jeszcze Grzegorz jest siódmy. Więc dzisiaj też i w ten sposób będziemy się modlić na modlitwie wstawienniczej. Nie tyle widząc teksty, co widząc diakonie. Dzisiaj wyjątkowo inaczej. Chciałbym was zaprosić do modlitwy w dalszym ciągu, w której dalej Duch Święty będzie pierwszy. Jeszcze mam takie ujęcie, które chcę wam pokazać. O właśnie, to jest dobra okazja, żeby podziękować diakonii, podziękować Jakubowi za aranżację tych pieśni na płytę, za piękne głosy, z których możemy korzystać, które Pan Bóg powołał, żeby nam posługiwały. I jak wy będziecie dziękować, to ja chcę wam opowiedzieć o poczcie, uwaga, poczta tortowa. Nie kwiatowa, nie Poczta Polska, tylko poczta tortowa. Dzisiaj mnie zaatakował właśnie taki listonosz tortowy i dostałem torta. Tak, i będzie prezentacja aktualnie torta, który chyba z jakiejś szczególnej okazji został. Czy go widać? Widać. Ze szczególnej okazji, ja tak przypuszczam, chyba mogę wnioskować, że okazja to jest premiera naszej płyty. Niech zstąpi Duch Twój. Część już z was ma, przyznajcie się w ogóle. Jeżeli ktoś już dzisiaj otrzymał, bo jest to możliwe, to napiszcie. A kto oczekuje, to też napiszcie. A kto się tam zastanawia, albo będzie na Spotify'u korzystał, czy w jakikolwiek inny sposób, to też napiszcie. Później sobie zjemy.
Będzie na ten, będzie w nagrodę. Słuchajcie, jeszcze czeka nas modlitwa, a później jeszcze będę zadawał pytania. Wy też będziecie mogli zadawać pytania naszej właśnie diakonii. A póki co... Aha, zespół jeszcze taki coś przygotował. O, zobaczcie. To jest w sumie istota rzeczy, którą chcę was jakby wezwać do działania. Mianowicie, jeżeli ktoś chciałby korzystać z tych utworów, może już je zdobyć na www.teowsparcie.pl. I wiecie co? Zespół mi dał nawet takie coś, co ja nie wiem, jak to wypowiedzieć, bo to tak trochę nie pasuje do mnie. Więc nie wiem, może przeczytam to po prostu. Bo Rafael dał nawet 10% mniej dla tych, którzy znajdą jakiś kod i go wpiszą odpowiednio. I tam on jest na dole w opisie, na YouTubie i na Facebooku. O, takie rzeczy nawet są. Dobra. Też istotne, ważne. I przekazuję wam, żebyście korzystali na różne sposoby z różnych rzeczy. A koniec gadaniny, ważnej gadaniny. Zapraszam was do modlitwy wstawienniczej. Możecie zostawić wasze intencje. Patrzę, co wy tu piszecie jeszcze przy okazji, bo ja mówiłem wam, żebyście... Anna, a Ewa oczekuje, na przykład oczekuje Maria, więc dużo jeszcze z was czeka na tę płytę. Dziś otrzymałam w koszalinie, kochani, jesteście piękne głosy i piękni. Zaraz będę was jeszcze podpytywał o inne rzeczy, ale zaczynamy już samą modlitwę wstawienniczą. Będziemy się modlić już naszymi pieśniami, te, które są na płycie. Część z nich znacie, bo już je wykorzystywaliśmy w różnych miejscach. Aranżacje na płycie są po prostu niebiańskie. To nie da się odtworzyć na żywo. Musicie to posłuchać później tych właśnie wersji studyjnych. Dobra, znowu gadam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Duchu Święty, wołamy Cię. Duchu Święty, potrzebujemy Cię. Duchu Święty, jesteś nam potrzebny jak woda spragnionemu. Duchu Święty, potrzebujemy Twojego tchnienia, potrzebujemy tego, żebyś sam w nas śpiewał, bo tak to wszystko tak psu na budę. Ta pieśń niech będzie wyrzeczeniem się zła i przyjęciem w siebie Bożego Ducha. Przyjdź, Duchu Święty, do nas. Jezu, uwolnij mnie.
Panie, abyśmy nie mieli karykatury duchowości, abyśmy nie byli tymi, którzy wchodzą w jakąś patologię wiary. Potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty, a nie naszych pomysłów na to, jak być pobożnymi i religijnymi. W imię Jezusa wyrzekamy się tego, co Ty uważasz za złe, a nie tego, co my uważamy za złe, błędnie uważamy za złe. Przyjmujemy Twojego Ducha, przyjmujemy Panie Twojego Ducha, w imię Jezusa przyjmujemy Go, aby żyć w wolności dziecka Bożego, jako ten, który jest zdrowy na duchu, uzdrowiony na ciele. Przyjdź, Duchu Święty, i działaj tak, jak chcesz. Z przekonaniem i z mocą wypowiadaj właśnie, wyśpiewywuj te wyrzeczenie się zła i deklarację przyjęcia Ducha Świętego. W imię Jezusa wyrzekam się grzechu, aby żyć w wolności dziecka Bożego. Jezu, uwolnij mnie. Duchu Święty, wypełnij mnie. Jezu, uwolnij mnie. Duchu Święty, wypełnij mnie. W imię Jezusa wyrzekam grzechu, aby żyć w wolności dziecka Bożego. Jezu, uwolnij mnie. Duchu Święty, wypełnij mnie. Jezu, Panie, proszę Cię, by różaniec, nasze akty pobożności, Eucharystię, przystępowanie do sakramentów zaowocowały tym, że serce jest otwarte na Ciebie. Żebyśmy nie udowadniali sobie lub innym tego, że coś znaczymy, ponieważ jesteśmy wierzący, ponieważ lepiej od innych spełniamy to lub tamto, bardziej zasługujemy na miłość, bo robimy coś, czego inny nie robi. Proszę Cię, Panie, o taką zdrową duchowość. Proszę Cię, Panie, żebyś posłał nam swojego Ducha, który wyznaczy nam dzieła, które powinniśmy pełnić. Poślij, Panie, swojego Ducha do tych, którzy potrzebują dzisiaj usłyszeć: kocham Cię, uzdrawiam Cię, prowadzę Cię, nawróć się. Proszę Cię, Panie, więc byś przyszedł do Izabeli. Proszę Cię, przyjdź do niej i wszelkie problemy z żyłami, z tętnicami, zwłaszcza te, które powodują bóle głowy, ulecz u niej. Proszę Cię, Duchu Święty, w intencji Jakuba, proszę Cię, byś posłał mu swojego Ducha i przeznaczył go do dzieł, które mu wyznaczyłeś. Proszę Cię, Panie, proszę Cię, Panie, w intencji Ireny. Panie, proszę Cię, wszystkie jej problemy z chodzeniem, problemy z żylakami, problemy z nogami po prostu. Proszę Cię, niech będą uzdrowione po to, żebyś pokazał, że troszczysz się o nas całościowo, o ducha, o ciało, o psychikę, o całych nas. Zwłaszcza chcesz przez uzdrowienia takie widoczne, takie namacalne, dotykać również ducha i leczyć niewiarę. Poślij, Panie, swojego Ducha. Poślij, Panie, swojego Ducha do całego domu Henryka. Proszę Cię, uwolnij go od alkoholizmu i wypełnij jego dom Bożym Duchem. Niech cała rodzina zacznie żyć na nowo. Proszę Cię, Panie, o uwolnienie od nikotynizmu. Proszę Cię o uwolnienie od takiego sposobu myślenia,
który zamyka w osamotnieniu, zamyka w rozżaleniu. Proszę Cię, Panie, o to dla Anny. Proszę Cię o to dla Mileny, dla każdego, kto teraz szuka swojego imienia, chce je usłyszeć. Panie, wypowiedz nad nim te słowa: Matko Bolesna. Proszę Cię, byś przyszła do tych, których boleści ostatnio przerastają ich, przygniatają ich. I tak zmień ich myślenie, tak ich nawróć, żeby zrzucili w końcu z siebie ten ciężar cierpienia, ciężar kajdan zniewolenia i żeby pełną piersią odetchnęli, przybliżyli się do Jezusa Chrystusa. Ta pieśń niech nam pomoże do tego, żeby serce było tak otwarte, by wypływała z niego ropa i choroba, a żeby przez te otwarte serce też wpływał Boży Duch i wypełniał serce. Duchu Święty, działaj we mnie. Przyjdź tak, jak chcesz. Przyjdź tak, jak chcesz. Duchu Święty, działaj we mnie. Przemieniaj mnie tak, jak chcesz Ty. Przemieniaj mnie tak, jak chcesz Ty. Duchu Święty, działaj we mnie. Przyjdź tak, jak chcesz. Przyjdź tak, jak chcesz. Duchu Święty, działaj we mnie. Przemieniaj mnie tak, jak chcesz Ty. Przemieniaj mnie tak, jak chcesz Ty. Powstrzymaj mnie, gdy chcę żyć dla samego siebie. Ogranicz mnie. Rób we mnie wszystko, aby był wywyższony Jezus. Rób we mnie wszystko, tak jak chcesz Ty. Duchu Święty, działaj we mnie. Przyjdź tak, jak chcesz. Przyjdź tak, jak chcesz. Duchu Święty, działaj we mnie. Przemieniaj mnie tak, jak chcesz Ty. Przemieniaj mnie tak, jak chcesz Ty. Powstrzymaj mnie, gdy chcę żyć dla samego siebie. Ogranicz mnie. Rób we mnie wszystko, aby był wywyższony Jezus. Rób we mnie wszystko, tak jak chcesz Ty. Boże Duchu, gdy inni chcą przekraczać swoje ograniczenia i słabości bardziej i bardziej, żeby realizować cele wymyślone przez siebie, ambicje, które sami sobie wymyślili, Ty, Jezu Chryste, ogranicz nas tam, gdzie chcemy po prostu po swojemu działać, po ludzku działać. Ty sam przekraczaj nasze ograniczenia tak, jak chcesz Ty. Poddaję się Tobie, bo moje życie jest Twoje, więc oddaję je temu, do którego należy. Poddaję się Tobie, bo moje życie jest Twoje, więc
więc oddaję je temu, do którego należy. Poddaję się Tobie, bo moje życie jest Twoje, więc oddaję je temu, do którego należy. Poddaję się Tobie, bo moje życie jest Twoje, więc oddaję je temu, do którego należy. Powstrzymaj mnie, gdy chcę żyć dla samego siebie. Ogranicz mnie. Rób we mnie wszystko, aby był wywyższony Jezus. Rób we mnie wszystko, tak jak chcesz Ty. Poddaję się Tobie, bo moje życie jest Twoje, więc oddaję je temu, do którego należy. Poddaję się Tobie, bo moje życie jest Twoje, więc oddaję je temu, do którego należy. Więc oddaję je temu, do którego należy. Więc oddaję je temu, do którego należy. Czujcie się od razu zaproszeni do wieczornego rachunku sumienia i proszę was tym razem o modlitwę za nas. Podziękuj Bogu za dobro, które dzisiaj było Twoim udziałem. Za co powinieneś podziękować? Będzie trochę więcej ciszy teraz, ale nie bój się jej, wejdź w sumienie. Za co powinieneś podziękować? Co dzisiaj zepsułeś, kogo zasmuciłeś i była to niczyja inna wina jak po prostu moja. Trzeba się teraz do tego przyznać, uderzyć w piersi, otworzyć się na te wylawające się z boku Chrystusa wodę i krew. Co to było? Akt skruchy i przyznania się otwiera na Ducha Świętego. Spróbuj to teraz uczynić. Czy dzisiaj jakieś niepotrzebne nerwy spowodowane niewłaściwym sposobem myślenia, nieewangelicznym, pojawiły się? I problem nie tyle jest w emocjach, co raczej w sposobie myślenia. Czy dziś język zgrzeszył przez plotki, obmowy, oszczerstwa, obmawianie? Spróbuj teraz podjąć postanowienie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bardzo dziękuję diakonii, Grzegorzowi, moderatorom i wam, że uczestniczyliście. Słuchajcie, wy też podziękujcie właśnie i za trud tworzenia płyty. Tysiące godzin stoją za tym, żeby to mogło później taki kształt graficzny, taki kształt związany z książeczkami, tekstami, grafikami, płytami, zamówieniami, wysyłkami, wielością innych. A w ogóle wspaniała jest ta strona www.teobankologia.pl/plyta. Będę was w swoim czasie też zachęcał, żeby tam zobaczyć, ale zanim jeszcze zadam pytania, troszeczkę przedłużmy dzisiaj, jeżeli ktoś ma czas, to zapraszam, by zostać. Transmisję na żywo zaraz zadam moim, tym, których Pan Bóg powołał do diakonii, kilka pytań. Chcę wam opowiedzieć o tym, że jeszcze szukamy statystów do teledysku, który chcemy nagrywać 18 września w Warszawie od 10 do 14. Jeżeli ktoś nie umie z tego maila, to napiszcie do nas też na Messengera, albo po prostu przyjdźcie do Kościoła Wspólnot Jerozolimskich. Nie, wróćcie. Najlepiej, żebyście napisali. zgłoszenia@teobankologia.pl. Jeżeli nie potraficie, to kogoś poproście, żeby wysłać takie zgłoszenie. Kościół Wspólnot Jerozolimskich w Warszawie. Więcej właśnie szczegółów tam. Między 10 a 14 potrzebna jest wasza dostępność i o to proszę. I co jeszcze miałem wam powiedzieć? Że przygotowaliśmy stronę teowsparcie.pl do tego, żebyście mogli zdobyć taką płytę, jak ja mam w ręku, czy pendrive'a, jeżeli ktoś po prostu nie ma już odtwarzacza, bo w aucie czy gdziekolwiek, to też jest pendrive, a w swoim czasie też się ukażą na Spotify te utwory, no i jak widzicie też na YouTube'a chcemy dać przynajmniej część utworów. To jest chyba najważniejsze, co chciałem wam przekazać i zachęcić. Pamiętajcie o tym kodzie na 10% mniej, który jest w opisie na YouTubie i na Facebooku. To też chcę wam powiedzieć. Jakub, 13 utworów z 14 ty właśnie stworzyłeś, 14 to cover. Czekajcie, ja nawet teraz zmienię kamerę, żebyście widzieli to w ten sposób. Powiedz mi, czy gdy miałeś tę świadomość, że ludzie nie tyle będą tylko słuchać, co będą raczej się modlić tymi słowami, czy to ci jakoś poprzeczkę zawyżało, że mając tę świadomość, no było jeszcze trudniej w tworzeniu płyty? To, co było takim dla mnie wyzwaniem i czego się bałem i z czego sobie zdałem sprawę, to to, że właśnie to jest płyta o Duchu Świętym, ale że to Duch Święty musi ją napisać. I po prostu szczerze bałem się, że będę, albo że nawet szerzej, że będziemy przeszkodą po prostu. I to było wielkie wyzwanie, no bo pisząc muzykę do płyty o Duchu Świętym, czy do Ducha Świętego, to ona musi być wypełniona Duchem Świętym. To od razu czuć. I naprawdę się bałem, czy będę odpowiednim narzędziem. Ale wierzę w to, że Bóg poprzez to, że mnie troszeczkę skruszył, że mnie, może nie troszeczkę, nawet może bardzo, że ogołocił mnie w tym czasie, że przygotował mnie na to i zrobiło się dużo miejsca na Ducha Świętego. Tak w to wierzę, jakkolwiek to teraz brzmi. I że tam jest bardzo dużo Ducha Świętego, że nie przeszkodziliśmy. Super. Ola, powiedz, Agnieszka, powiedz mi, dla kogo według ciebie jest ta płyta właśnie? Dla kogo ten album 14 utworów? Dla ciebie, drogi słuchaczu. Płyta jest chyba dla każdego. Tak mi się wydaje. Ale jak ktoś ma, nie wiem, 15 lat albo 80. Doprecyzuję właśnie. Wydaje mi się, że jest dla kogoś, kto chce otworzyć swoje serce na dużo łask Bożych. Na to, że jest ta modlitwa wstawiennicza za twoje właśnie sprawy, problemy, radości i sytuacje.
i na to, że my tam naprawdę przez wszystkie 14 utworów przyzywamy Ducha Świętego do tych wszystkich naszych nędzy, nieogarów życiowych, kolokwialnie mówiąc. I do wszystkiego, co nam nie wychodzi, to my właśnie przyzywamy tam Ducha Świętego, żeby tym wszystkim się Pan Bóg zajął, więc myślę, że zachęciłam, bo chyba każdy ma takie sytuacje. Także płyta wydaje mi się naprawdę dla każdego, tak, dla małych dzieci również, jak najbardziej. Tam jest utwór Jerminki właśnie, który specjalnie nawet pod dzieci został ułożony. I ma piękną, bajkową muzykę. Tak, tak, właśnie też taki klimat. Ola, wiele osób pisze i daje mi znać, że w twoim głosie słychać, że się modlisz, gdy śpiewasz. Potwierdzam, ja też to słyszę. Ale czy trudno jest ci właśnie łączyć to, że to potrzeba tutaj pewnej techniki skupienia się na śpiewie i samej modlitwy? Jak to jest u ciebie z tą łączeniem modlitwy i śpiewu? Śpiew sprawia mi radość i przyjemność, a modlitwa jest bardzo ważna w codzienności, również poprzez akty strzeliste. Myślę, że ten śpiew jest darem od Boga, danym mi, niekoniecznie dla mnie, tylko właśnie dla innych ludzi, którzy chcą łączyć się ze mną właśnie w tym śpiewie poprzez modlitwę. Super, super. Może wy macie jeszcze jakieś pytania, to spróbuję je wyłuskać, jakoś przeczytać właśnie z tego, co piszecie. Sporo jeszcze osób z was zostało. Chwalicie, dziękujecie. Bardzo, bardzo pięknie. Ja, wiecie co, tak prosto z serca wam powiem, albo nawet sam tutaj, a teraz na całym ekranie wam powiem. Ja dziękuję wam, że ta płyta to nie jest dzieło takie gdzieś tam po pracy, gdzieś tam wieczorami zmęczeni, zaniedbując swoje rodziny, zaniedbując i tak dalej powstawała ta płyta. Ale dzięki wam, dzięki darczyńcom mogłem zatroszczyć się po prostu o te osoby. O ich byt, o ich rodziny, o ich utrzymanie. Żeby to rzeczywiście profesjonalnie było robione i żebyście odsłuchując albo dając komuś te utwory, mieli tę świadomość, że ona również z miłością do twórców została stworzona. I mogłem się zatroszczyć dzięki wam właśnie o twórców, o ich czas, o to, że inne rzeczy odsunęli. Jakub na przykład rezygnował z niektórych jakby to nazwać, warsztatów czy zleceń, tak można byłoby powiedzieć, jako muzyk profesjonalista i poświęcił się nam właśnie w tym dziele. Więc bardzo, bardzo dziękuję. No już nie mówiąc, nie wiem, czy mogę wspominać, ale wiele takich historii jest, że wielka ofiara została złożona, żebyście wy mogli korzystać z ich posługi. A ja jestem przekonany, że zanim w ogóle Pan Bóg pomyślał o takim, że są święcenia kapłańskie księdza Teodora, to już myślał o Karolinie, o Agnieszce, o Marku, o Kubie, o Oli, Agnieszce, Grzegorzu i całej ekipie i po prostu już ich powoływał, chciał nas zgromadzić. Dzięki wam jest to możliwe, bo tam nie gramy sobie gdzieś tam po prostu w garażu dla nas samych, ale chcemy to robić dla was. Jest to piękne. Jeszcze raz rzucam okiem na to, czy wy jakieś pytanie zadaliście, czy ja dobrze widziałem, że coś białego przeleciało, czyżby Duch Święty? Może tu muchy latają. Chyba ćma. To była ćma. A może jednak Duch Święty. Dobrze, pięknie. Lądujemy. Bardzo wam dziękuję. Jeszcze jedna piosenka nam została, którą sami wybraliście na... Wiem, że nie znacie wszystkich, ale niektóre już znaliście i wybieraliście poprzez ankietę na grupie Te Owieczki. To teraz ją zaśpiewamy. O Duchu Świętym i o Janie Pawle II. W oryginale w ogóle usłyszycie Jana Pawła II, który wypowiada te słowa, niech stąpi Duch Twój. I pomódlmy się jeszcze nią, jeśli macie chwilę, to wejdźcie w ten klimat modlitewny. I teraz powiem wam tak, to jest dowód na to, że oni nie śpiewają z playbacku, to co dzisiaj widzieliście, i że na co dzień też nie ma tego, że to jest jakoś tam z nagrania czy coś, tylko oni po prostu to śpiewają. I teraz pamiętajcie, że zawsze trudniej się śpiewa na żywo, live, i w ogóle wszystkie te dźwięki trudniej jest zmiksować na żywo, a na płycie jest 100 razy lepiej, jeśli chodzi o brzmienie, barwy i tak dalej, więc dlatego między innymi polecam wam
nie tylko na transmisji to usłyszeć, ale później odsłuchać, czy to na płycie, czy to na pendrive'ie, dostępnym, tak jak mówiłem, tutaj, czy to na Spotify'u wkrótce. Na razie są tam 4 utwory, będzie więcej. Tidal, iTunes, Karolina nawet się tym zajmuje właśnie, żeby tam to wszystko dobrze było i było udostępnione. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Ja chyba was nie pobłogosławiłem. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. To jeszcze się modlimy. Ziemia ojczysta, jak ogród stworzenia, troski rozumnej głodna. Mocy łagodnej, prawego sumienia i woli dobrej w szukaniu dobra. Święty Janie Pawle II, z polskich wyrosły korzeni, jako wczoraj i dzisiaj dla ojczyzny o światło wołaj z nami wszystkimi. Niech stąpi Duch Twój, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech stąpi Duch Twój, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Ziemia ojczysta, jak ogród oliwny, cenę krwi zna i potu. Kto ją zbyt lekko wymienia na inną, na życzenie oderte z klejnotu. Święty Janie Pawle II, z polskich wyrosły korzeni, jako wczoraj i dzisiaj dla ojczyzny o światło wołaj z nami wszystkimi. Niech stąpi Duch Twój, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech stąpi Duch Twój, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech stąpi Duch Twój, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech stąpi Duch Twój, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Dobrej nocy, śpijcie spokojnie. Święty Janie Pawle II, z polskich wyrosły korzeni, Jezus przychodzi do duszy pokornej. Przychodzi do duszy ogołoconej.
posyła nam Ducha swego Syna, Jezusa Chrystusa, który nas wykupił.